jakieś przeszkody przez Trofimowa w kasku białym. Oczywiście nie jest to łatwa sytuacja ze strony Żużlowca, kiedy właśnie jadący w kasku żółtym Asbergen jedzie jeszcze za zawodnika, bo jest to tak naprawdę moment szczytu łuku, w którym już zawodnicy próbują zawracać po naszemu, ustawiać się do wyjścia, a Asbergen jeszcze, można powiedzieć, jechał prosto, więc taki ułamek sekundy powoduje to, że zawodnik...